Jest Gerald. Partiatik! Live. Żonobijka na start. I tak, my ja do kanałów miałem iść zobaczyć, czy jest kuroliszek tam, to pójdę. Pójdę i zerknę. To rycerze powinni walczyć z potworami. Wiedźmin nie są tacy ordynarni. Do kogo ja należę? Do Wiedźminów. Tak się jawio, no. Czy ja to mogę kliknąć? Nie, tam jakieś ciało leży. Klucz do kanałów pod dzielnicą handlową. W ogóle jakieś fabularne, coś ja jak Westań wziąłem. Dobra, ja tu przyszedłem szukać, czy są kuroliszki, a nie się bić z petkami. Widzowie, jak graliście w Wieśka, to wysoki level mieliście ogólnie? Jedynka? Zastanawiam się, jaki da się nabić. Niby nie ma ograniczenia, ale jednak jeden exp za potwora to trochę skam. Gdzie są kury? Zielona pleśń. Ty, a jakbym oznaczył kuroliszka, to może wyskoczy mi, jak do niego iść. A, nie ma. O! Piąty level nabiłeś, widzu? Dzisiaj na streamie RB pytał, czy może kupić 200 sztucznych wiadomo co i sprzedawać w Polsce? To tego w Polsce nie ma do kupienia? Tylko w Japonii jest? Czyli taka dziura w rynku? Chyba trzeba ją zagospodarować. Chcecie założyć spółkę? Ty, co to jest? O, leży kuroliszka! Idziemy tam zara. Elfie ruiny! Ej, ja tu chyba nie powinienem jeszcze iść, bo questa żadnego nie wziąłem, a tu się wydaje jakaś lokacja na potem. Właśnie, my na Fledera mieliśmy questa, ale chyba go oddaliśmy, nie? Na te kły to było. A, bo to jest wejście w tamtym. To do dupy, to my nie wejdziemy do kuroliszka, tak? Chyba, że tędy. No nie ma odlewu aktorki por. Aha. Czyli z cum. Ty, ale jak on by chciał 200 przewieźć, to by cło musiał zapłacić pewnie. Bo to już by był nieużytek własny, więc czy to by się w ogóle opłacało? To ile by, zależy ile takie cło wynosi. Trzeba by policzyć i zobaczyć, czy się w ogóle opłaca taki biznes. Tragedia.
Czekajcie, czy tutaj się da... A, tu jest przejście. Proszę, daj mi otworzyć. Wszystkie wieżki będę grał, ale prawdopodobnie przed trójką będzie Wukong, bo wychodzi 20. Ty, co to za miejsce? Podejdę się zapytam. Poszedł stąd! Chcę wiedzieć, co znajduje się za kratą. Nie twój interes, jazda stąd! Co robicie w kanałach? Co robicie, co robicie? Coś taki ciekawy! Jesteś co ty gadasz, Defrot? Tam! Wypierdalaj! Spływaj stąd, bywaren prywatny! Mokry Surchar podsunął mi pomysł wyprowadzenia się do Japonii, że to idealny kraj dla niego. Spływaj stąd, to teren prywatny! Emil powiedział, że... Mi czy mu? Emil... A mu, okej. Okay. Ale Mokremu Sucharowi, tak? Emil powiedział, że jest to do zrobienia na początku RB, a nie, do RB. Był negatywnie nastawiony, bo nie ma kasy. Potem wypytywał Emila, czy jedna... Ale by nie stać było Random Brusa pewnie na mieszkanie tam, skoro on ma problemy z pieniędzmi w Polsce. Więc wydaje mi się, że to nie jest na ile. Chyba, żeby tam pracował, ale czy by chcieli zatrudnić tupę Sublesa... Bez żadnej edukacji w Japonii? Wydaje mi się, że mała szansa, nie? Poza tym... Zależy, bo do Japonii chyba nie da się tak, o, tam... Można wjechać bez żadnej wizy, ale tak to, żeby pracować, trzeba mieć chyba pracowniczą. A czy by mu dali? Chyba nie, no bo żeby mieć pracowniczym, no to trzeba chyba przedstawić, gdzie by się pracowała, kto by go zatrudnił. Także wątpię, żeby go chcieli. Nie wiem, widzowie, byście chcieli w Japonii mieszkać na przykład, jakbyście mieli okazję? Nie wydaje mi się, żeby to było fajne. Myślę, żeby odwiedzić bym chciał, ale żeby tam mieszkać to raczej nie. To już Polskę wolę. Zabrzmiało to, jakbym nie lubił Polski, ale nie, no Polska wydaje mi się ogólnie git. Do życia. Patrząc też, co się dzieje na świecie, to coraz bardziej się w tym umacniam. Chciałbym mieszkać w Szwajcarii albo Luksemburgu. No, Szwajcaria by fajna była. Ale tam jest jeszcze drożej. Dzisiaj jadł w restauracji, gdzie sobie sam smażysz wołowinę. Spokojnie idzie pójść. Idzie pojeść, bo ryż był i kola i na łebka wyszło mało. A w Polsce takie coś być pewnie nieźle zabulił. No tak, ale to wiesz, to... To może być odpowiednik takiego... Jakiegoś, czekam, bo tam nie wiem, czy masz ograniczenie jedzenia, że płacisz raz i żreś ile chcesz, bo jeżeli tak, no to pewnie w Polsce był odpowiednik jakiegoś polskiego jedzenia, że płacisz raz i jesz ile chcesz. Wiadomo, że japońskie w Polsce droższe by było. Tutaj powinien być Kuroliszek. Gdzie on jest? Nie ma. Byłaś. Ty, Tris nie żyje. Tris zabili. Dawaj czwóraka i spieprzaj. Aha.
Znaczy pewnie jakby się w Japonii pracowało, to standard życia jest pewnie dość wysoki za taką zwykłą pracę, ale no random bursa raczej by nie zatrudnili, nie? Raczej obcokrajowca w takim kraju to zatrudnią, jak ma jakiegoś konkretnego skilla i go potrzebuje jakaś firma, a tak żeby przyjechać i robić na magazynie, no to mogą kogoś tam zatrudnić, a nie Polaka specjalnie. Żeby ogarnąć jakieś pozwolenia, pieprzenia pewnie więcej niż u pożytku. Tu pójdźmy. Nie, nie tu. Tu. Ty no, kuroliszka nie ma. Kuroliszki są na bagnach? Ta? A. To idę. Ile ekspa za nich jest? Jeden? Ty, tu coś jest. No wiem, że go zabiłem, ale jest na mapie, leży kuroliszka. Myślałem, że będzie się tu respił. Pal się. No teraz to widzę, że się nie respi sadgę. Wiedźminek jeden jest o tyle fajny, że klimat jest otrzymany. Tak, no jest bardzo dobry klimat tej gry. To mega dobra gierka to jest. Kurde! Dobra. Użyjemy tego i się tepniemy. Emil mówi, że do 30 lat, jeśli przeprowadzisz się do Japonii i spełnisz wymagania, będziesz mieszkał tam 10 lat, to masz permanentny pobyt. Możesz też krócej być, by mieć, ale musisz być tak jak osoby z wybitnymi osiągnięciami lub małżonkowie, ok. Poza tym konieczne jest także posiadanie stabilnego źródła dochodu. Nie no. Z tego co wymieniłeś, to RB już przy pierwszym kryterium się odpada. Więc... A czekajcie, jeszcze przejrzyjmy questy. To jest bagno. A, to strażnik. Nic, nie. Walka, nie. 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 Czyli mamy wszystko na bagnach teraz, tego co widzę. Nic nie mamy już w tym, ale pójdziemy do klasztornej dzielnicy, bo tam jeszcze nie byłem w trzecim akcie i pogadam. Tak, Quinta. Nie no, ja, znaczy ja nie znam się jak jest w Japonii, ale tam pewnie jest jak coś jak w USA, że jak masz konkretnego skilla, co potrzebuje jakaś firma, to cię dadzą, wszystkie załatwią pozwolenia na pobyt. Ale jak chcesz tam jechać i pracować w żabce, tam 7-Eleven czy co tam jest, to cię nie, to cię kopną w dupę i powiedzą, że mają tu takich napęczki. Po co im Polak? No to prawda, Machoń, przecież EDS-1 to chyba nie ma wymagań. Zgadzam się. Dobra. Ty!
Dentysta się tu otworzył. Przynosisz ze sobą kłopoty. Nie cierpię takiej pogody. Miesiąc temu coś zeżarło. Tak, Quinto, no. Zgadza się. Halo, dentysta. Chyba zamknięta. Albo jeszcze się nie wprowadził. Ja wszystkie rzeczy Burak zostawiam, nie sprzedaję nic z potworów. Ja już wiesz, ja jestem starym graczem gotikowym, co zostawia wszystko, bo i tak pieniędzy jest aż nadto. Nie ma na co wydawać. Więc gromadzę co się da. Do Vivaldiego ja miałem iść? Nie wiem. Co to jest to? O, właśnie, tu jest ostatni ten. Latrice. Dobra, przy okazji to wykonaliśmy. Pójdźmy do każdego teraz z drugiego aktu i pogadajmy, może ktoś coś ma. Jak nie, to walimy lotę. Czego to jest? Tutaj chyba nic nie będzie. Kiedy kości? Wczoraj na koniec streama wszystkich ograliśmy. Chociaż nas ograli bardziej, ale mam moc. Moc zapisu. O co? Można co? Zoltan? Widzę, że koleżko masz wielkie gówno. Stówę warty miecz tego Patryka. Miecz świętego Patryka. Czego wam? A czekaj, pogadajmy, może masz nowe itemy. Pokaż pan. Dwie niebieskie. Ty, ja bym mógł zrobić i z niebieskiej rudy, i z czerwonej miecz. Może zrobię dwa. To są dwa stalowe, tak? Mogę przecież dwa nosić stalowe. Pomyślę o tym. Trzy minuty streama masz do tyłu. To weź F5. Może się naprawi, a jak nie, to sadgę. Vivaldi, koleżko! Co ci? Bywa. Nie ma dialogu. Tu chyba nie jest jak w Gothicu, że akt nowy to wszyscy mają questy i tak dalej, i tak dalej. A tu nic nowego nie ma. Kekinstein to jest na bagnach chyba przy tej wieży, nie? Jezus Maria, w dupę, co to jest? Pieprzone gówno. Czyli my mamy tepa tu.
Do wieżna bagny. O. I od niej też możemy tepać. Spoko, czyli prawdziwa szybka podróż. Powiedzmy. Szybka podróż jak w Assassinie Max. Dobra. Dom szani. Ty, na zamek to możemy wejść? Czy? Nie da rady. Szani chyba w szpitalu, chociaż która jest? 18:30, to nie wiem. Babka nie żyje. Babka, robisz pizzę. Babka, jesz pizzę? Nie, jak on mówił. Babka, robię pizzę. Chcesz? Antykwariusz. Witaj. Witaj, krasnoludzie. Ząbki nie bolą? A, nie przedstawiłem się. To jest dentysta. Z zawodu dentysta. Geralt z Rivii, jestem wiedźminem. Mam immunitet na próchnicę. O kurde, wiedźmini są idealni. Wiedźmini zabijają potwory, tak? Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja ten tego kolekcjonerem jestem. Zęby zbieram. Szukasz jakichś zębów do kolekcji? Aha, oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny okaz, tym lepiej. Płacę złotem prawdziwym. Poszukam dla ciebie zębów. Dziękuję. Pamiętaj, nie muszą to być zęby potworów. Ważne, by były unikalne i miały swoją historię. Co ty w dupa? W czy... Zainteresują cię pewnie kły Fledera. Fledery! Bardzo, bardzo interesujące. Czy wiesz, że mają w zębach takie kanaliki do wysysywania krwi? Ech, jesteś wiedźminem. Pewnie wiesz. Oto twoje 100 orenów. No i git, stówka wpadła. Ludzie nie mają o tobie zbyt dobrej opinii. No tak, tak. Dopóki ich ząb nie boli, szydzą. Ale potem każdy przychodzi i o pomoc prosi. Sami nie wyrywają? Tak, Solek. Ze szczerbatymi nie gadam. Zawsze opluję. Bywaj. Póki ząb ci nie trzaśnie. No nie, źle. O co chodzi? Gdzie jest dziad, co handluje książkami? Pytam się. To u krasnolud. Nosi się na potok. O co? Tak. Jolodzi, no. Dom Talara. Też zaraz pójdziemy. Z Zoltanem nie gadaliśmy w tym akcie, więc pogadajmy. Wal śmiało. Męska rozmowa przy kościach. Nie. Kurde, mam mocne pary. Nie wiem, czy tutaj... Nie no, próbujemy fulla. Oczywiście. Ale gówno. To się naprawdę nie dzieje.
Nie mogła, a nie, szóstka by nie ocaliła i tak. Dobra, nice. Full. Oczywiście będzie o fulla lepsze. O! Kosteczki, tak, widzę kosteczki. Kościny. Słaby full, ale zawsze. No, nie wiem, plus 50, coś takiego, dobra, luj. Mam już za sobą kilka partii z zawodowcami. Fiu. Nie byli tacy twardzi. Teraz otwiera się przed tobą droga do gier o naprawdę wielkie pieniądze. Prawdziwych szulerów trudno znaleźć, ale takie partie przechodzą do legendy. Powodzenia. To mi się bardzo podoba. Walśmia. Masz chwilę? Mam. To było. Właśnie. Bywa. Raczej to jest ten sam dialog, bo już był. Wejdźmy do O. Geralt? Wszystko w porządku? Bywaj. W czasie deszczu robi się smutno. Niezła rozmowa z Shani była. Do Siemki możemy pójść. No to tyle. Panienka Eve, no tak. Do Talara podejdziemy przy okazji tam. Tu możemy zahaczyć o to. No i pójdziemy dalej na bagna. Zobacz. On gra o grosze, to z nim nawet nie gram. Były już kości, ale szukam zawodowców. Talara nie ma? Czy tu będzie? Dziwne to jest chyba. Ja wszystko czytałem z Wieśka, nawet tą opowieść z tym kościejem. Czekajcie. Loszek miejski, tam jest ten chłop. Ale pójdę tu. Nie tu. A, bo to NPC-ta oznaczyłem. Nie wiem, gdzie on jest o tej godzinie. Ale pogadajmy z tym w takim razie. Bo i tak z nim jest quest. Jest jakiś nowy więzień? Nie. Ja zapisuję co sekundę, znowu będą lagi. Znów ty? Sprawa jest. Co ty gadasz, Jeffrey? To już się mocno wkręciłeś. Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Kurde, nie mam tej. Nie mam tabaki. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Nie, jak to lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz,
Ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Aleś drażliwy. Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami salamander na ciebie polują. Mam na nich namiar. Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz. To no jak będzie? To był Maciu... Maciuś Nerdzik. Zobaczymy. Mów, co wiesz. Wiem, że salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. Są coraz silniejsi. Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slumsach. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Popytaj ludzi, na pewno go namierzysz. Amogus? No. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Ogłoszenia? Jakie on miał? Tak, na... prawda. Masz te soki? Jeszcze nie. Tak, tak. Nie pamiętam, na co on miał, ale mam to. No. Siemko, wyglądasz okropnie. Nie śpię już 5 dni, a czuję się jak młody bóg. Ostrzegam cię, to się źle skończy. To jest jak ścieżka zdrowia, Wiedźminie. Bywaj. Oj, koleżko, koleżko. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To grabarza też bym podszedł. No nic, no pójdziemy. To powinno być tu, nie? Siema, Kubanox, witam. Biedak. Uważajcie, panie, bandytów tu pełno. Nas oni nie ruszają, bo śmierdzimy, ale jak ktoś sakiewkę ma wypchaną... Rzadka ciekawa. Pójdę do grabarza od razu, a potem zapomnę. Chyba że go nie będzie, bo jest wieczór. Wieczny ogniu chroń. Coś z Zygfrydem jest nie tak. Wieczny ogniu wypełnimy serce. Zaraz pogadamy z nim też. Ty, grabasz. O co? Cmentarz dalej zamknięty? Otwarli niedawno. Ale uważaj, panuje tam bardzo ożywiona atmosfera. Otwory? Całe mnóstwo. Co ty gadasz? Przebyłem na cmentarzu, nic tam nie było. Bo kładłem tam od Tris ten item. Siegfried! Skojatel zadali nam dotkliwe straty na bagnach. Nie jestem w najlepszym nastroju. Widzę, że masz nowych podopiecznych. Przemyśl swoje czyny. Jeszcze nie jest za późno, by stanąć po właściwej stronie. Na wieczny ogień, Geralt, zaklinam cię, przestań się zadawać z nieludźmi. Przemyślę to. Z czym przychodzisz? Co tutaj robisz? Mam dziwne wrażenie, że stan wyjątkowy w dzielnicy handlowej ma jakieś drugie dno. Muszę przygotować swój oddział do ewentualnej walki. Ale wiesz, tak przy okazji, jest jedna sprawa, w której mógłbyś mi pomóc. Słucham. Doszły mnie słuchy, że na miejskim cmentarzu giną ludzie. Trzeba by się tam rozejrzeć. Rozumiem, że jest jakaś zapłata. Tak, oczywiście. Poza tym zakon będzie ci wdzięczny. Zgoda. Rozejrzę się tam i zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Będę się za ciebie modlił. Zygfrydzie, czy wiesz coś na temat tej sprawy na cmentarzu?
Tylko tyle, że ludzie panicznie boją się tam chodzić. Ponoć widziano tam gule. Jak wiesz, cmentarz w tym mieście jest bardzo potrzebny. I nie możemy pozwolić, aby z tak błahego powodu był niedostępny dla ludu. Dalej na posterunku? Służba, nie drużba. Służba, nie drużba. Muszę nazwać nowy oddział. Masz jakiś pomysł? Szmaciarze. Nie no, nie będę go obrażał. Płonące ostrza zagłady. Trochę patetyczne, ale dobre. Tak, będą się nazywać Płonące ostrza zagłady. Bywaj. No dobra. Niezłą macie nazwę, panowie. To najpierw cmentarz, bo akurat jest prawie noc. No, jest która? 20 za chwilę. To może już coś tam się będzie działo. Szmaciarze nazwaliby się tak? Jakbym kazał? Ty, no rzeczywiście. Rany od zębów i pazurów. Roztrzaskane kości. Ktoś chciał się dostać do szpiku. Wygląda na robotę guli. Szczątki. Kul. Wetala. Co to jest wetala? Jakaś roślina, czy to jakiś NPC? Ty, co to jest? Boss? Ty, to boss! Ale da się z nim gadać. Na wszelki jaskółeczka wchodzi. Osełka 10%. Tak, Kubanox. Co jest? Ups, przepraszam. Gdzie się podziały moje maniery? Nie patrzcie tak na mnie, trzeba jakoś żyć. Co to w dupę jest? No co, gula nie widzieliście? Widziałem niejednego. Ale żaden nie gadał. No, ja nie chwaląc się wyjątkowy jestem. Moja rodzinka rzeczywiście do rozmownych nie należy. Powarkują tylko. Znalazłem zwłoki ludzi. Co tu chodzi? Wiesz coś o tym? To nie moja sprawka. Żywych nie jadam. Ale wiem, kto ich załatwił. Zażyjmy układ. Informacje w zamian za życie. Stoi. Powiedz mi, co wiesz. Od dłuższego czasu kręcą się tu długouchy. Nie wiem, czego tu szukają, ale rabują groby i coś konują. Przy okazji zabijają ludzi, którzy wejdą mi w drogę. Długouchy? Rodzinka ich nie atakuje? Smakują naprawdę fatalnie. Są tacy wysuszeni. No i zapewniają jedzenie. Dzięki za informację. Zmykaj stąd. Bywa. Ty, to nie był boss, nie? A zobaczmy, gdzie idzie, ale pewnie w ziemię się schowa. Ty, no to jest dziwne. Krypcie siedzą? Ej, tu siedzą. O ty w dupę.
Czego tu szukasz, Wiedźminie? Morderców. W takim razie ruszaj na miasto. Żyje w nim zbrodnicza rasa. My walczymy o przetrwanie. Ludzie rozumieją tylko argumenty siłowe i dlatego będziemy z nimi rozmawiać za pomocą oręża. Nie pożyjesz wystarczająco długo. Groźnie gadasz, Wiedźminie. Jednak nie wiesz, że w tej krypcie znajduje się 6 dłan pozostawionych na pastwę guli. Są tam kobiety i dzieci. Jeśli nas zabijesz, nie zdążysz im pomóc. A jeśli spróbujesz ich uratować, my odejdziemy wolno. Wybieraj, mutancie. Zarżnąłbym cię, ale pieprz się. Muszę ratować ludzi, jak prawdziwy wieśmak. Chyba, że mnie oszukał, to wczytam i go zabiję. Szmatę. Gdzie te dzieci? Gdzie te dzieci? Kota pić? Tutaj byliśmy, nie? Ta, dobra, biegnę tam. Zostawcie dzieci! One są moje. Dziękujemy ci, panie, za ratunek przed niechybną śmiercią. Elfy zostawiły nas tutaj na pastwę potworów. Niektórzy próbowali uciec tym korytarzem. Obawiam się, że wasi towarzysze nie żyją. Słyszeliśmy tylko przeraźliwe krzyki, pewnie potwory ich dopadły. Droga jest już bezpieczna, zabiłem większość potworów. Uciekajcie stąd. Melitele, niech będą ja dzięki. Ale te elfy są popieprzone. Ogolili łby na pałę i zabijają ludzi. To są neonazi. Nieważne. Dobra, walę z lotem. Tylko co powiedzieć temu? Nie no, powiem, że ludzi uratowałem, git. Żeby się nie obraził, on powie, że powinienem zabić łysych. O, na niego mamy questa, on tu jest normalnie. Że trzy mamy zabić, a to jeden. No on, on. Mamy trzy takie zabić. Pytanie, czy oni się tu respią? Czy po prostu losowo się wpieprzył? Podbiegnę jeszcze tutaj. Może akurat wyjdzie. Kolanko, najmocniejsza broń Wiedźmina. Nie jakiś miecz. Kolano na jaja wszystkiego, co oddycha. O, jest! Nice, to questa wykonaliśmy. Ku
Kurde, chyba więcej tego było. Zaraz zobaczę ile. Pięć. To jeszcze aż trzy. Jaka szansa, że przyjdą? My mamy jakiegoś boosta, jak są trzy moby ogólnie. To nie pamiętam, co on dał, chyba 20% obrażeń. Kolejne ciało. To dziwne. Nie ma śladów w ogóle. No, czyli prawdę mówił tamten, przy okazji się wydało. On nie zjada tylko ciała, a nie zabija. No daj ten kufer. Siema Anon. Który styl jest najbardziej obszczany? Chyba szybki. Wcześniej myślałem, że silny, że grupowy, ale chyba szybki najgorszy, bo mało zadaje. Trzeba klikać jak porypany 100 razy. Grupowy to jak jest dużo mobów, to dwa razy klikniesz, cała ekipa nie żyje. Zobacz ile w topielca bije szybki. A topielec to przecież jest gówno. O, jeszcze jeden brakuje, to pochodźmy tu. O, tam jest idealnie. Witam cię, witam. Walki minusy wieśka 1. Bardzo dużo biegania jest. To mi z powrotem często, ale to stare gry tak miały, że tak przedłużały to. Nowe gry w sumie często już ułatwiają to. Na przykład tą szybką podróżą, która jest krytykowana, ale jednak usunięcie biegania w to mi z powrotem non-stop. Byleby pisać potem na recenzjach, że gra jest na 5 godzin. Jest useless. Ale stare gierki miały to do siebie. Idziesz? Łap. Łap. No tak, tak, te mody, co przyspieszają w Gothicu i w Wieśku podobno jest, są mega useful, nie? Ja gram pierwszy raz, więc nie gram z żadnymi modami, ale gdyby to nie był pierwszy, to bym grał. Tak jak w Gothica 3 modpack graliśmy z modem na movement speed, nie wyobrażam sobie inaczej w tą grę grać w dzisiejszych czasach. I nie chodzi tutaj o TikTok Brain, chociaż może też, ale jednak no... Ten, powiedzmy, backtracking rozpieprzony, naprawdę, no, w starych grach to było nadużywane. W DS1 na przykład pół gry się biega bez szybkiej podróży, ale jednak tam jest inaczej. Aż tak dużo biegania nie ma, potem jeszcze ta szybka podróż wchodzi w połowie gry, jakby komuś zbrzydło. No jest to nieźle przemyślane. Dwójka najtrudniejsza będzie? No raczej żadna nie będzie trudna, ale zobaczymy. Blank Beats Production. Husaria!
Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!